Cześć piękni młodzi, witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale o budowie samodzielnie swojego domu. Jeśli interesują Cię takie tematy, chcesz zobaczyć jak wyglądają realne koszta budowy, a przy okazji co da się zrobić samodzielnie, to zapraszam Cię na ten odcinek i też na każdy kolejny, żeby ich nie przegapić. Zasubskrybuj ten kanał, wciśnij sobie powiadomienia i będziesz już wujka Jacka oglądał regularnie. Przez najbliższych kilkanaście minut zobaczysz, jak wyglądało u mnie wykonywanie słupów, które stały na stopach wylanych dużo wcześniej, pod drewniane słupy, na których miały stać podciągi i na których miały leżeć legary. Największy problem tutaj był taki, że trzeba było około 1 metra sześciennego betonu wykonać samodzielnie, ale o szczegółach dowiesz się w dalszej części odcinka. Po pierwsze, co my w ogóle robimy? Jaki to jest element? Mój dom na szerokość, patrzymy tylko na dom, bez garażu. Mój dom na szerokość ma ponad 7 metrów. Żeby legary stropu nie uginały się za bardzo, trzeba je było w 2/3 podeprzeć podciągiem. Podciąg to jest po prostu belka lub w moim przypadku kilka belek, na których leżą legary, dzięki temu dajemy dodatkowy punkt podporu dla tych desek. Legary nie wiszą w powietrzu, legary są podpierane przez słupy, na których te legary stoją. Słupy z kolei muszą stać na wymurowanych słupach, które z kolei stoją na stopach fundamentowych. Stopy były robione na etapie jeszcze zalewania ścian fundamentowych, to wszystko widzieliście w tamtych odcinkach, tylko że te stopy nie były wypoziomowane, no i oczywiście brakowało im kilkudziesięciu centymetrów do finalnej wysokości, nie? Czyli tam, gdzie te drewniane słupy miały się zacząć. Wykonane były dwie stopy, żeby nie bez sensu nie robić trzeciego otworu na środku, ponieważ na środku mają być w sumie trzy słupy, ale ten trzeci stwierdziłem, że będzie stał na zbrojonej belce, dzięki czemu musiałem zużyć beton, ten towarowy, który nie jest najtańszy, na wykonanie dwóch słupów, a potem już samodzielnie musiałem zrobić tę belkę i trzy takie pionowe, wymurowane słupki, na których już były te drewniane elementy. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ja wykonywałem to zbrojenie. No wyobraźcie sobie sytuację, w której pozioma belka zrobiona z samego betonu, podparta tylko na zewnętrznych krawędziach, byłaby obciążona w środku, a tutaj takie coś właśnie ma miejsce. Mamy słupy na zewnątrz i też jeden słup w środku. Nie trzeba dużego obciążenia, żeby taki beton po prostu sobie pękł. Po to właśnie daje się zbrojenie ze stali, żeby ono pomagało przenosić właśnie takie obciążenia zginające. Więc pierwsze co, trzeba było wykonać taką przestrzenną bryłę czterech prętów razem ze strzemionami. Strzemiona miały przecież jeszcze po etapie robienia wieńca i robienia ław fundamentowych, więc z tym nie było problemu. To wrzucone do bloczków, te bloczki musiałem tak powycinać, żeby ładnie to zbrojenie tam weszło. No i wykonywać już dalej całą konstrukcję.
Jeśli oglądacie mnie regularnie, pamiętacie pewnie serię, w której pokazywałem Wam sensowność wykonywania prac betonowych samodzielnie. Chodzi mi tutaj o wykonanie betonu. No i cały czas mówiłem, że jednak opłaca się z kilku względów taki beton zamawiać zawsze wtedy, kiedy możecie. Bo po pierwsze, będziecie mieć bardzo dużo pracy przy robieniu tego samodzielnie, a po drugie, taki beton nie będzie aż tak wytrzymały, jak ten, który będziecie mogli zrobić we własnym zakresie. Problem to był taki, że tak jak wspominałem na samym wstępie, miałem do wykonania około 1 metra sześciennego betonu. Dzwoniłem w kilka miejsc, nikt nie chciał mi dostarczyć takiej ilości, a jeśli już by to mógł zrobić, to i tak musiałbym dopłacać specjalnie za każdy metr sześcienny pustej gruszki, no bo też tej betoniarni musi się opłacać coś takiego. Dla mnie to było bezsensowne ze względu na ten fakt, o którym wspomniałem, i na drugi, gdzie ja praktycznie wszystkie elementy do zrobienia tego betonu miałem już na działce. Jakiś czas temu do murowania zamawiałem sobie pospółkę, z której brałem tylko piasek, więc ten element miałem i miałem też cement, który kupiłem kiedyś do robienia podsypki pod ławy fundamentowe, co okazało się kompletnie zbędne, no ale też ten cement mi został. Miałem więc cement, pospółkę, brakowało mi wody. Z takich składników nie zrobicie super wytrzymałego betonu, ale ja też nie potrzebowałem super wytrzymałego elementu. Owszem, są to słupy i podciągi, ale to nie są tak duże ciężary. A do tego, prócz tego, że to stało przecież na stopach, które były wylane z tego mocnego betonu, to wszystkie te słupy były jakby w szalunku z tych bloczków szalunkowych. Ja musiałem wykonać tylko zalanie środka, więc niejako nie potrzebowałem betonu o bardzo dużej wytrzymałości do tych elementów. Mogłem skorzystać z wyrobionego samodzielnie, ale pracy było naprawdę multum. Zresztą sami zobaczcie. Bardzo ważna kwestia, której nie widać na tych filmach, mianowicie te stopy nie były wypoziomowane podczas zalewania i ja pierwsze bloczki musiałem wymurować. One nie są położone, są wymurowane i wypoziomowane w taki sposób, że przeliczyłem sobie wysokości tych bloczków, one miały 25 cm. Sumując te warstwy, chciałem się dopasować do tej obwodowej warstwy bloczków 15, które wymurowałem, bo te słupy musiały być dokładnie na tej samej wysokości. Po zrobieniu tych prostych kalkulacji matematycznych wiedziałem, który słup muszę na ile podnieść na zaprawie, tak żeby potem już tylko układać sobie te bloczki i dopasować je do poziomu. Jakbym tego nie zrobił, no to na ostatniej warstwie bloczków musiałbym robić zaprawę. W sumie nie jest to najgorsze rozwiązanie, tylko po co robić to dwa razy, skoro można było pomyśleć po prostu raz i zrobić to już na samym początku, na samym dole.
Ok, kolejny kroczek do przodu to murowanie, wyrabianie betonu mamy już za sobą. W następnym odcinku na tym styropianie, który widzieliście tydzień temu, poukładanym na zewnątrz fundamentu, będziemy przypinać folię kubełkową. Tam jest kilka kwestii do omówienia. Na pewno Ci się ten odcinek przyda, ale też zanim on wyjdzie tradycyjnie, polecam Ci oglądać sobie ten odcineczek i będziemy mogli spędzić ze sobą jeszcze troszkę czasu.